W PG Ekstralidze na placu połoju pozostały już tylko 4 drużyny, ale możliwych scenariuszy bardzo wiele. Nawet faworyci nie mogą się czuć spokojnie, o czym przekonali się chociażby lublinianie w ostatnim meczu z Apatorem. To magazyn PG Ekstraligi, ja nazywam się Mateusz Puka, a najbliższa godzina to będzie godzina bardzo ciekawych rozmów o żużlu. Przechodzimy do pierwszego rozmówcy, ale zanim to nastąpi, zobaczmy, jak zawodnicy Apatora Toruń nastraszyli Motor Lublin. Aż 5 rywali pokonało Bartosza Zmarzlika. Zobaczmy, jak wyglądał ten mecz. Zawodnicy Apatora Toruń co prawda przegrali 2 ćwierćfinałowe mecze, ale i tak już teraz można mówić, że wygrali ten sezon, bo patrząc w perspektywie na rundzie zasadniczej nic nie wskazywało, że będą w stanie włączyć się do walki o medale, a już niedługo być może sprawił największą sensację w tegorocznej PG Ekstralidze. Ostatnio dużo w Toruniu działo się nie tylko na torze, ale także poza nim. Trochę kulisów tego wszystkiego w rozmowie z nami zdradził przewodniczący Rady Nadzorczej tego klubu Adam Krużyński. Posłuchajmy. Nie jest szczególną tajemnicą, że od lat jest Pan odpowiedzialny za transfery w Apatorze Toruń, no więc jest Pan idealną osobą, żeby zadać to pytanie. Jak wyglądały te kulisy transferu, niedoszłego transferu Piotra Pawlickiego do Apatora? Byliście blisko ściągnięcia tego zawodnika? Musimy zacząć od tego, że nasza drużyna, ten skład seniorski za wyjątkiem U24 ma ciągle ważny na kolejny sezon, więc tak naprawdę te nasze sądowanie rynku było bardziej związane z tym, że chcieliśmy wiedzieć mniej więcej, jakie są warunki zakontraktowania zawodników w tym sezonie, tych, którzy są dostępni, i myślę, że sprawa Piotrka Pawlickiego nie była jedyną, którą sądowaliśmy, bo ja też nie ukrywałem, nawet rozmawiając z Pawłem Przedpełskim, że tego typu sondę spróbujemy zrealizować. Będziemy chcieli zobaczyć, jak ten rynek dzisiaj wygląda, jeżeli chodzi również o propozycję wartości kontraktów. I takie ogólne rozmowy z kilkoma zawodnikami, nie tylko Piotrem, w tym sezonie przeprowadziłem. Ale z Piotrem były rozmowy dosyć zaskakujące, bo my myśleliśmy, że to były być może kilka tur rozmów, że Piotr Pawlicki pojawiał się w klubie. A ostatnio słyszałem, że to tak naprawdę była Pana rozmowa z Piotrem, było przedstawienie oferty Apatora i tak naprawdę potem już tylko czekaliście na to, czy Piotr przystanie na te warunki. Faktycznie tak było? Nie, spotkałem się z Piotrem kilka razy w tym sezonie, ale to głównie z powodów naszej współpracy dotyczącej reprezentowania marki NICE przez Piotrka. Zresztą tak samo jak i przez Przemka, z którymi jesteśmy jako marka bardzo wiele lat. Tych spotkań było kilka i rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Również na początku sezonu wcale niekoniecznie o potencjalnym kontrakcie w Toruniu. Na tej rozmowie pewnie, którą Pan przywołuje, rozmawialiśmy o standardowych warunkach, które i w ogóle warunkach, które oficjalnie, myślę, nawet w tej przestrzeni publicznej funkcjonują, jeżeli chodzi o taki potencjał finansowy naszego klubu, i myślę, że wielkich tajemnic tam nie zdradzałem, bo myślę, że ta świadomość dzisiaj właśnie w przestrzeni publicznej funkcjonuje, mniej więcej na jakich poziomach w Apatorze te kontrakty podpisujemy. To nie była taka rozmowa, żebyśmy mogli powiedzieć, że byliśmy bardzo blisko jakby w ogóle podpisania kontraktu, czy nawet nie była to jeszcze oficjalna propozycja. Ja słyszałem od Piotra jego aktualne warunki, czy warunki, na których mógłby stać się częścią naszej drużyny, ale to nie były jeszcze rozmowy kontraktowe. Rozmowy kontraktowe odbywają się w biurze w Toruniu, w naszym klubie, i tam wtedy staramy się bardzo szybko też doszczegółowić wszystkie choćby najdrobniejsze warunki kontraktu. Czy to trochę nie jest tak, bo prezes Termiński o tym mówił, że nie było spiny w tym roku, że nie robiliście wszystkiego no, za wszelką cenę. Pytanie, czy to trochę nie wynika z tego, że wy nie wierzycie w to, że nawet ściągając kolejnego bardzo dobrego zawodnika bylibyście w stanie przerwać tą dominację Betard Sparty Wrocław i Platinum Motoru Lublin, bo może gdyby nie było tych dwóch klubów, to byście wyłożyli te kilkaset tysięcy złotych więcej i ściągnęli kolejnego zawodnika walcząc o Mistrzostwo Polski, rozumiem. To trzeba w dwóch płaszczyznach chyba przedstawić. Pierwsza sprawa to jest faktycznie poziom kontraktów i siła naszego budżetu, gdzie no, musimy powiedzieć szczerze, nie jesteśmy w stanie rywalizować z tymi najmożniejszymi naszej ligi, nie dysponujemy takim budżetem, więc jakby to swoje miejsce w szeregu znamy i też chcemy w Toruniu zachować pewien rozsądek i równowagę w tym, aby budżet, który jesteśmy w stanie zrealizować, no nie przewyższał kosztów, bo oczywiście popychani marzeniami sportowymi moglibyśmy doprowadzić do tego, że faktycznie ta drużyna mogłaby być zmieniona przed kolejnym sezonem, ale potem stanęlibyśmy na pewno przed olbrzymim problemem zrównoważenia budżetu, więc najważniejszy jest ten rozsądek, jeżeli chodzi o finanse klubu, to po pierwsze, więc no, naprawdę jest nam trudno rywalizować z najzamożniejszymi klubami w lidze. Z drugiej jednak strony uważam i w klubie mamy świadomość tego, że piętą achillesową od wielu lat Apatora jest brak juniorów albo juniora, który mógłby wspierać tą część seniorską naszej drużyny. I gdybyśmy mieli możliwość pozyskania juniora albo wypracowania takiego juniora podczas naszego procesu szkolenia, który by gwarantował 6-7 punktów, to uważam, że w ogóle tej drużynie żadna zmiana nie byłaby potrzebna i moglibyśmy śmiało rywalizować z najlepszymi w tej lidze, jeżeli chodzi o taki poziom sportowy, bo naprawdę patrząc na to, jacy zawodnicy są w naszej drużynie, to gdyby każdy z nich pojechał optymalny sezon, myślę, że bylibyśmy w stanie faktycznie sprostać rywalizacji czy ze Spartą Wrocław, czy z Motorem Lublin. A poproszę o konkretną odpowiedź, bo oczywiście, jeżeli mielibyście super wychowankę na najwyższym poziomie, walczylibyście o złoto, a jeżeli nie macie i potrzebujecie najprawdopodobniej ściągnąć kogoś i seniora, i juniora, to jaki budżet musiałby mieć Apator Toruń, żeby włączyć się tak naprawdę do walki o złoty medal? No, najlepsi juniorzy w Polsce kosztują tyle, ile dobrzy seniorzy, więc no, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że mówimy tutaj o budżecie, który na pewno przewyższa 1,5 miliona złotych na sezon za najlepszych juniorów w Polsce. Te stawki rosną, no bo widzimy, jak wygląda ten rynek. W zasadzie poza Wiktorem Przyjemskim, może Kubą Krawczykiem, mówimy tutaj o naszym wychowanku Majewskim, możemy mówić tutaj o Sebastianie Szostaku. Tych zawodników nie ma zbyt wielu, o których można by w ogóle myśleć jako o potencjalnym wzmocnieniu naszej drużyny. Jeszcze jest młody zawodnik z Gorzowa, Furysz, o którym, przepraszam, zapomniałem. Także no jest to 5-6 zawodników, gdzie można by upatrywać jakiegoś wzmocnienia tej naszej formacji, no ale trzeba powiedzieć, że przebudowanie tego składu to przynajmniej dodatkowe 2 miliony złotych wydatków w naszym klubie. Rozumiem. I dlatego ta decyzja, że zostaje Paweł Przedpełski. A czy zostaje Wiktor Lampart? To już jest coś pewnego? Tak, z Wiktorem jesteśmy już porozumieni, podpiszemy tylko sobie za chwileczkę te dokumenty. Wiktor oczywiście i my, i Wiktor ma świadomość, że ten sezon nie był sezonem, na jaki wspólnie liczyliśmy, stawialiśmy sobie trochę wyższe cele, ta średnia, którą Wiktor uzyskał, jest poniżej oczekiwań i wspólnie uzgodniliśmy, że kolejny kontrakt będzie troszkę bardziej motywujący, czy zależny również od wyniku sportowego, który Wiktor osiągnie i cieszę się bardzo, że Wiktor podjął rękawicę i że po pierwszym trudnym sezonie, po wejściu w wiek seniora i startach na pozycji U24, jednak chce dalej spróbować poszukać optymalnej formy, rozwijać się jako zawodnik i ten kontrakt faktycznie będzie w dużej części takim kontraktem motywacyjnym. Doprecyzujmy dwie rzeczy. Kontrakt motywacyjny to znaczy słynne widełki, to znaczy do 6 punktów czy do podobnego wskazania mniejsza suma za każdy zdobyty punkt, im więcej punktów zdobywanych, tym każdy punkt ceniony wyżej. I drugie pytanie, czy to będzie kontrakt roczny, czy może dwuletni? No, taką kuchnię to może nie chciałbym do końca zdradzać, ale w Toruniu raczej nie płacimy za widełki, raczej płacimy za średnią biegopunktową, bonusy i stąd jest ta właśnie premia czy ta motywacja dla zawodnika, żeby starał się osiągnąć w odpowiednim momencie sezonu odpowiednią średnią jego punktową i wydaje mi się, że to jest bardziej sprawiedliwe, bo daje też szansę w dłuższym czasie zrealizować ten cel zawodnikowi. Natomiast i taki też kontrakt Wiktor z nami na kolejny sezon podpisze po prostu. Myślimy o kontrakcie jednorocznym po to, aby mieć szansę tak i klub, jak i zawodnik po kolejnym sezonie zadecydować, czy faktycznie zrealizowaliśmy stawiane sobie cele i być może po kolejnym sezonie, jeżeli dojdzie do rozmów między nami a Wiktorem, będzie to kontrakt dwuletni do końca wieku juniora, do końca wieku 24, przepraszam, Wiktora. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, to znaczy sztab szkoleniowy. No wiemy, że ma przyjść nowy trener, najprawdopodobniej Piotr Baron, ale pytanie, co zmieni się, co zmieni to przyjście? Czy zamierzacie przebudować zupełnie sztab szkoleniowy? Wiemy, że jest trener Kowalik, jest trener Zieliński, jest trener Zombik. Co się zmieni w przyszłym roku? Nawet jeżeli może pan podać nazwiska, to ok, jeżeli nie, to chociażby tylko w samej strukturze. No, myślę, że tak jak w tej chwili wiele osób myśli i tak jak zapowiadaliśmy, ten nowy menadżer w klubie w Toruniu się pojawi. Jeszcze chwilka i z pewnością ogłosimy, kto zostanie naszym nowym współpracownikiem, menadżerem. Tej pracy u podstaw mamy bardzo wiele. My widzimy pewne mankamenty związane z organizacją sportu generalnie w klubie, czyli tutaj z doskonaleniem umiejętności w zasadzie na wszystkich poziomach, za wyjątkiem pewnie tej formacji seniorskiej, która bardziej potrzebuje czasami podpowiedzi czy rady niż na pewno jakiegoś ciężkiego treningu i doskonalenia umiejętności, chociaż każdy trening dla zawodnika jest jakąś formą doskonalenia tego swojego warsztatu, więc na pewno będziemy starali się przebudować organizację w klubie dotyczącą rozwoju sportowego poszczególnych zawodników, przygotowania do meczów, bo tutaj też w tym sezonie doświadczaliśmy bardzo różnych momentów i wiemy, że jeżeli chodzi o warunki torowe, o przygotowanie toru, jest tu ciągle jeszcze bardzo duże pole do poprawy i chcielibyśmy, aby Motoarena była jednak sprzymierzeńcem naszej drużyny i żeby pomagała nam przynajmniej w taki sposób, abyśmy mogli mecze domowe rozstrzygać na swoją korzyść, co w tym sezonie również nie zawsze się udawało. Czy to oznacza wzmocnienie sztabu szkoleniowego nie tylko menadżera pierwszej drużyny, ale też na przykład kogoś, kto zajmie się szkoleniem juniorów? Tak, myślimy o tym, aby również oprócz menadżera pierwszej drużyny pojawiła się osoba specjalnie dedykowana, wspierająca dzisiaj Marcina Kowalika również w tym, co robi i wierzymy, że taka osoba pozwoli dużej grupie młodych zawodników, bo naprawdę zawodników pomiędzy tam 12 a 15 rokiem czy wiekiem mamy kilku obiecujących, perspektywicznych i na pewno wymagają oni dodatkowej atencji i wsparcia poprzez osobę, która byłaby bardzo doświadczona i z odpowiednimi umiejętnościami do tego, aby ci chłopcy mieli szansę stać się pełnoprawnymi żużlowcami, czy zdając już swoje licencje na 500-kach gotowymi do startów, czy w rozgrywkach młodzieżowych, czy nawet w wejściu do pierwszej drużyny. Czy Jan Choroć będzie nowym tormistrzem Apatora Toruń w przyszłym sezonie? Myślę, że te decyzje zapadną dopiero wtedy, kiedy nowy menadżer wspólnie z nami zrobi przegląd tego, czym dysponujemy dzisiaj, z kim dzisiaj pracujemy i wszystkie decyzje personalne będą dopiero wtedy podejmowane. Teraz zapytam o coś, co oczywiście nie jest bezpośrednio związane z klubem, ale jednak dotyczy i w dużym stopniu ma jednak wpływ na funkcjonowanie Apatora. Jak przebiegają negocjacje odnośnie rund Grand Prix w kolejnych latach na Motoarenie? No w tej chwili nie mogę też zdradzać kulis tych negocjacji, ponieważ one są bardzo inne, różne od tych, które do tej pory miasto Toruń tak naprawdę prowadziło. Myślę, że najbliższe informacje, pewnie tak jak i Discovery i nasz klub czy miasto Toruń, będziemy w stanie ogłosić dopiero po rundzie Grand Prix w Cardiff. No i wtedy chciałbym dopiero komentować status tych rozmów i faktycznie czy taka możliwość, aby runda Grand Prix w Toruniu w przyszłym sezonie się odbyła. Jestem ciekawy Pana zdania na temat ostatnich informacji z zebrania prezesów klubów PG Ekstra Ligi, którzy jednogłośnie wyrazili chęć zabrania zawodnikom wszystkich miejsc na kewlarze, które do tej pory im przysługują. Chodzi o miejsca przede wszystkim na nogawkach, bo to są te miejsca, które zawodnicy mają zastrzeżone dla swoich prywatnych sponsorów. Nie boi się Pan tego, że będziemy mieli powtórkę z rozrywki z 2017 roku i jakąś rodzaj wojny zawodników z prezesami, nie wiem, próbę zablokowania okresu transferowego i podpisywania kontraktów? Szczerze, te miejsca, o których mówimy, to jest przecież produkt. Równie dobrze klub może z zawodnikiem umówić się, w jaki sposób ten produkt będzie, klub będzie nim dysponował. W naszym przypadku w Toruniu w każdym kontrakcie zawieramy odpowiednie zapisy dotyczące dysponowania nawet miejscami klubowymi przez zawodnika. Jest to część negocjacji kontraktowych, więc ja nie wiem, czy trzeba to formalizować w ten sposób, że zabieramy coś na stałe. Wystarczy, jakbyśmy potrafili my i zawodnicy zrozumieć, że strój, w którym zawodnik startuje, jest przestrzenią reklamową. Jest to taki sam produkt, jak każdy inny produkt marketingowy, który kluby próbują w ramach rozgrywek zaoferować swoim potencjalnym sponsorom. I myślę, że jeżeli będzie to sponsor, który będzie wpłacał te pieniądze do klubu za reklamę na konkretnym czy na konkretnym zawodniku czy na całej drużynie, to nie znaczy, że zawodnik nie może z tego uzyskiwać jakiejś części własnego przychodu czy zysku. I tutaj moim zdaniem to jest tylko kwestia negocjacji, rozmowy z zawodnikiem, ustalenia odpowiednich warunków. Natomiast zawodnicy również muszą mieć świadomość, że są nośnikami reklam. Za te reklamy można oczywiście spróbować wynegocjować od sponsorów jakieś dobre warunki, jeżeli chodzi o odsprzedaż tych miejsc reklamowych, i myślę, że w naszym klubie akurat te kwestie są zrealizowane na podstawie po prostu rozmów, które prowadzimy podczas zawierania kontraktu z zawodnikiem. Ale czy to jest tak, że faktycznie jeżeli te miejsca będą sponsorzy wykupywali u Was, nie u zawodników, to być może te budżety klubów nagle zwiększą się o 500 000, 1 000 000, bo słyszałem też takie wersje niektórych prezesów. No myślę, że to jest zbyt optymistyczne podejście, gdybyśmy mówili tu aż o takich pieniądzach. Oczywiście zakładam, że jest to spory potencjał, szczególnie dla klubów, którym brakuje tak naprawdę miejsca reklamowego, szczególnie związanego z reprezentacją logo sponsora na stroju zawodnika, ale myślę, że nie możemy mówić o tak dużych pieniądzach, które kluby będą w stanie wygenerować. Ja zakładam, że jednak najlepszym regulatorem wszystkich tego typu spraw jest rynek tak naprawdę. I w przypadku, kiedy pojawia się nawet dziś dobry sponsor, dobra oferta, aby taką reklamę umieścić nawet na miejscach, które do tej pory były tak zwanymi miejscami wolnymi dla zawodników, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować to miejsce zaoferować sponsorowi i potem rozdzielić w odpowiedni sposób również przychód wynikający z zawarcia takiej umowy ze sponsorem. Naprawdę myślę, że ograniczenia tutaj jakiekolwiek i tak nie uporządkują tego tematu do końca, a być może, tak jak Pan wspomniał, będą jakimś elementem dyskusji, która może się przetoczyć przez środowisko. Musimy mieć jednak świadomość, że klub powinien mieć swego rodzaju pierwszeństwo, ponieważ sprzedaż miejsc reklamowych na całej drużynie jest zdecydowanie bardziej atrakcyjnym towarem dla potencjalnego sponsora, jak pojedyncza ekspozycja logo na jednym z zawodników tej drużyny. Także te kwestie, tak jak powiedziałem, w Toruniu regulujemy raczej kwestią popytu i podaży, czyli jeżeli pojawiłby się taki sponsor, to będziemy z zawodnikami przecież rozmawiać nawet o miejscach, które potencjalnie dzisiaj są w ich dyspozycji. Dosłownie ostatnia kwestia. W zeszłym roku głośno było o tym, że okradziony został Wasz junior Krzysztof Lewandowski, skradziono mu 2 silniki. Jednocześnie skradziono jeden silnik należący do do Apatora Toruń, to był klubowy silnik. W tym roku ten silnik został znaleziony w boksie Patryka Dudka, zupełnie nieświadomego. Pan wie, co się dzieje z tą sprawą teraz? Ta sprawa jest oczywiście prowadzona przez toruńską policję i prokuraturę, więc jakby nie mamy tutaj informacji, za wielu informacji, jeżeli chodzi o aktualny status. Myślę, że jeżeli są tam jakieś wątki, nazwijmy to kryminalne, no to tutaj musimy czekać na decyzję policji i prokuratury. I w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o komentarz, ponieważ no, nie chciałbym konfabulować, bo nie mam tych informacji, nie mam tej wiedzy i nie chciałbym również jakby zgadywać, jakie mogą być kolejne działania policji, czy również konsekwencje wynikające z tego, że faktycznie jeden z tych silników, który był własnością klubu, w tej chwili się odnalazł. Ale on wrócił już do klubu, jest w waszym warsztacie? Czy nie? Nie mamy tego silnika. Silnik został zajęty czy przejęty przez policję. A czy wy na własną rękę próbowaliście się dowiedzieć, jak to jest możliwe, że ten silnik nagle po roku się pojawił i to jeszcze w boksie waszych zawodników? Myślę, że nie jest to naszą rolą i nawet gdybyśmy chcieli dzisiaj dochodzić tego typu prawd czy informacji, to mogłoby być na szkodę całego procesu czy śledztwa, które na pewno policja prowadzi. Zależy nam na tym, żeby oczywiście odzyskać to mienie, które należało do nas, natomiast no nie zrobimy niczego sami, bo od tego są odpowiednie organy i niech one tak naprawdę rozstrzygają, kto jest winny albo kto takiego zaboru mienia dokonał. Natomiast no, my tutaj będziemy na pewno chcieli odzyskać w miarę możliwości jak najszybciej to mienie, które dzisiaj policja zarekwirowała czy zajęła na poczet jakby dowodów w tej sprawie. Apator awansował do półfinałów, chociaż jeszcze przed rewanżowymi meczami ćwierćfinałów więcej osób stawiało na to, że w tej roli w półfinale wystąpi Fogo Unia Leszno. Ostatecznie zespół przegrał aż 16 punktami we Wrocławiu. Zobaczmy, jak wyglądał ten mecz. Fogo Unia Leszno zakończyła już występy w tegorocznej PG Ekstralidze. Wiemy też, że to był ostatni mecz w karierze w barwach tego klubu Piotra Barona, ale także innego zawodnika, Jaimona Lidseya, który po 6 latach przenosi się do ZOO Leż GKM Grudziądz. Posłuchajmy, jak Australijczyk tłumaczy się z tej decyzji fanom w Lesznie. Wiemy, że po 6 sezonach zdecydowałeś się na zmianę klubu. Jaki był powód tej decyzji? Po prostu czułem, że potrzebuję zmiany. Spędziłem w Unii 6 sezonów i nie mogę powiedzieć o niej złego słowa. Ludzie tutaj zrobili dla mnie przez te wszystkie lata naprawdę bardzo dużo i wiele im zawdzięczam. Ten rok jest dla mnie ostatnim jako zawodnika do 24 lat, dlatego pomyślałem, że to dobry moment na zmianę. Chcę spróbować kontynuować karierę w nowym otoczeniu. Mam nadzieję, że to dobra decyzja. Znów chciałbym poczuć ekscytację z poznawania nowego miejsca. To jedyny powód. Mam jednak nadzieję, że pewnego dnia wrócę jeszcze do Unii Leszno. Kiedy zacząłeś myśleć o zmianie klubu? Zostawię to dla siebie. Nie chcesz o tym mówić? Od jakiegoś czasu pojawiały się z tyłu głowy myśli o tym, czy przypadkiem nie potrzebuję zmiany otoczenia. Zastanawiałem się nad tym od jakiegoś czasu. Dokładna data nie ma znaczenia. Byłem związany kontraktem z Unią, a właściwie jestem ich zawodnikiem do października i to normalne, że moim obowiązkiem było to, by godnie reprezentować ten klub. Zastanawiałem się jednak nad tym, co jest najlepsze dla mojej kariery. Teoretycznie wszystko wyglądało perfekcyjnie. Unia to stabilny klub, a ty notowałeś w tym roku dobre wyniki. Jeśli wszystko ci pasowało, to dlaczego poczułeś, że akurat w tym momencie potrzebujesz zmiany klubu? Myślę też o swoich celach indywidualnych. Nadal chcę się rozwijać i stawać się coraz lepszym zawodnikiem. Tak już jestem, że cały czas zastanawiam się, co mogę zrobić w tym kierunku. Ostatnie sezony faktycznie były niezłe, ale i tak nieco poniżej moich oczekiwań i myślę, że także oczekiwań działaczy Unii. Very difficult at times, you know. When everything's going good, but when everything's going bad, it's, you know, it's terrible. So yeah, we'll have to wait and see what happens. Powiedziałeś, że chcesz stać się lepszym zawodnikiem. Co to konkretnie znaczy? Jaki poziom cię zadowoli? W kolejnym sezonie chcę po prostu zrobić krok do przodu. To oczywiste, że w przyszłości chcę jeździć w Grand Prix i chcę zostać mistrzem świata. Jestem gotowy zrobić wszystko, by zdobyć ten tytuł. Plan na najbliższe lata to awans do Grand Prix i zdobycie tam medalu. To główny cel, choć po drodze mam jeszcze kilka mniejszych. Czy w trakcie sezonu pojawiały się jakieś znaki, że klub nie będzie chciał przedłużyć z tobą kontraktu? Czy właśnie wtedy zacząłeś myśleć o zmianie zespołu? Z działaczami rozmawiałem już jakiś czas temu. Mam świetny kontakt z prezesem Piotrem Rusieckim. Zdawałem sobie sprawę, że mam możliwość pozostania w zespole. Prezes nie powiedział, że mamy pewne miejsce w składzie na kolejny sezon, ale nie chciał też, żebym odchodził. Porozmawialiśmy szczerze o moich oczekiwaniach i planach. Wierzę, że mimo odejścia wciąż będziemy mieli dobry kontakt. Piotr Rusiecki i jego rodzina to bardzo ważne osoby w mojej karierze. To oni ściągnęli mnie do Polski i bardzo pomagali przez ostatnie 6 lat. Z tego powodu mam nadzieję, że w przyszłości tu wrócę i znów będę zawodnikiem Unii Leszno. Chcę jednak wrócić jako lepszy zawodnik i poprowadzić klub do sukcesów. Jaka była reakcja prezesa Rusieckiego, gdy usłyszał od ciebie, że chcesz zmienić klub? Był w szoku? Myślę, że można powiedzieć, że był w lekkim szoku. Spędziliśmy w końcu mnóstwo czasu razem. Mam jednak wrażenie, że gdy wytłumaczyłem mu powody swojej decyzji, to zrozumiał mnie. To biznesmen, więc rozumie, że jeśli nie czujesz się z czymś komfortowo, to należy to zmienić. Zresztą myślę, że on też chce dla mnie jak najlepiej, więc jeśli idę robić postęp, to on nie ma z tym problemu. W ostatnich latach Leszno nie było tylko twoim klubem, ale także miejscem zamieszkania i centrum życia. Czy to też się zmieni? Nie planuję żadnej przeprowadzki. W Lesznie mamy piękny apartament, moja partnerka i ja czujemy się tutaj doskonale i mamy wszystko, czego potrzebujemy. Moje dzieci też czują się tutaj dobrze. Bez względu na to, gdzie będę się ścigał w kolejnych latach, to właśnie Leszno pozostanie moją bazą. Większość australijskich żużlowców jako miejsce zamieszkania wybiera Wielką Brytanię. Mają bliżej na mecze Premiership, a jednocześnie nie mają bariery językowej. Dlaczego ty wybrałeś inaczej? Gdy 6 lat temu przybyłem do Europy, zamieszkałem w Lesznie i było to dla mnie naturalne, że mieszkam właśnie tutaj. W końcu najlepiej czujesz się w miejscu, które znasz najlepiej i w którym zaczynałeś swoją karierę. Poza barierą językową nie mamy tutaj żadnych problemów. Podoba mi się tutejszy styl życia. Wszystko jest tu o wiele tańsze niż w Wielkiej Brytanii i dlatego właśnie na razie zostajemy w Polsce. Nie wiem, co wydarzy się później, bo wiele zależy także od sytuacji moich dzieci i tego, czy znajdziemy dla nich szkołę w Polsce. Cokolwiek będzie pasowało mojej narzeczonej i moim dzieciom, będzie pasowało także mi. W sezonie nie mam niezbyt wiele w domu, więc dla mnie to tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Przyjechałem do Europy po to, by jeździć na żużlu i na tym się skupiam. Kariera trwa tylko 20 lat, a ja zrobię wszystko, by wycisnąć z niej jak najwięcej i żyć na dobrym poziomie. Speedway is only a short career, 20 years, so we need to make the most of it while we can. And me racing speedway supports our good life. Wiemy, że w przyszłym sezonie dołączysz do GKM-u Grudziądz. Występuje tam już 2 Australijczyków. To miało wpływ na twoją decyzję o wyborze tej właśnie drużyny? No, you can't say that. Myślę, że nie można tak powiedzieć. Co prawda ścigałem się już w jednej drużynie z Jasonem Doylem i Maxem Frickiem, ale perspektywa wspólnej jazdy w kolejnym klubie nie miała wielkiego wpływu na sam proces podejmowania decyzji. To dlaczego akurat Grudziądz? Lubisz ten tor? Ale przecież nikt nie wie, że trafię do tego klubu. Oficjalnie to faktycznie nie zostało ogłoszone, ale nikt specjalnie tego nie ukrywa. Ustalmy więc, że wszyscy jedynie przypuszczają. Czy możesz więc teoretycznie wyjaśnić, dlaczego mogłeś wybrać akurat ten klub? Po prostu chciałem zmiany. Zależało mi też na tym, by domowy tor w końcu był dla mnie atutem i żebym dobrze się tam czuł. Zdobywał tam wiele punktów. Niestety przez ostatnie lata nie czułem tego w Lesznie. Praktycznie przy okazji każdego meczu tam miałem trudności z dopasowaniem ustawień sprzętu. W ostatnich 2 latach nie miałem ani jednego meczu na domowym torze, który miałbym bardzo udany i od początku do końca nie musiał robić tam żadnych zmian. W Wielkiej Brytanii ścigam się na Bellevue i za każdym razem ścigam się na tym torze na dokładnie tych samych ustawieniach. Mogę się więc skupiać na innych sprawach. To ułatwia zdobywanie wielu punktów. Dopiero gdy Janusz Kołodziej wykonał niesamowitą pracę na torze, sytuacja zaczęła być nieco lepsza. To jednak niewiarygodne, że wykonałem na tym torze naprawdę mnóstwo okrążeń, a on wciąż był dla mnie zagadką. W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się, że nie zaczynasz sezonu w dobrej formie i notujesz słabsze występy. Zastanawiałeś się nad tym? Ten rok faktycznie był trudniejszy, bo zimą doznałem kontuzji nadgarstka i nie miałem zbyt wiele czasu na odpowiednie przygotowanie się do rozgrywek w Europie. Brakowało mi jazdy zimą i myślę, że stąd wzięły się moje problemy. Potem się rozkręciłem i od tego momentu mam na koncie prawie 60 zawodów w porównaniu do 30 w zeszłym roku. Podwoiłem tę liczbę dzięki występom w Premiership, a liczę, że dobiję do liczby 70 występów w tym roku. Wciąż jestem młody, za mną już 6 sezonów, a przecież wielu zawodników ma na koncie 10-15 sezonów w żużlu. Chcę zdobyć doświadczenie, dlatego wróciłem do regularnej jazdy w Wielkiej Brytanii. Niedługo wrócę do Australii i tam również będę się ścigał. Mam nadzieję, że za rok wrócę do Polski jeszcze mocniejszy. Then go home to Australia and also race a fair bit back there, and then hopefully come back and be sharper in March next year. Jak więc ocenisz ten sezon w swoim wykonaniu? Z tego co mówisz, nie wynika, byś był przesadnie zadowolony. Tak jak mówiłem już wcześniej, PG Extra Liga jest bardzo trudna. Wszyscy mają sprzęt z najwyższej półki, trudno kogoś czymś zaskoczyć. Wiele zależy od ustawień motocykla, pól startowych i twoich rywali. Cały czas próbuję być coraz lepszy, inwestuję spore pieniądze, by któregoś czasu to wszystko zaskoczyło. That's for sure. I'm training very hard, racing, investing so much in racing to do the best I can, and sometimes it just doesn't work, and when it does click, everything's easy, but you need to wait for that right time for everything to click, and then you're away. Widziałem zdjęcia twojego 3-letniego syna na małym motocyklu. Przygotowujesz go do kariery żużlowej? Wiadomo, że siłą rzeczy kręci się wokół motocykli, więc to naturalne, że próbuje jeździć. Już teraz jest w pewnym sezonie zaangażowany w sport motocyklowy i od tego nie da się uciec. Ma już nawet swój własny motocykl. Mogę nawet powiedzieć, że czuję większą przyjemność, gdy oglądam jego na torze, niż kiedy sam jeżdżę. Jeśli któregoś dnia postanowi zostać żużlowcem, to będę bardzo szczęśliwy i na pewno mu w tym pomogę. Jeśli jednak wybierze sobie coś innego, to nie będzie to dla mnie żaden problem. Nie ma żadnej presji z mojej strony. Ja też jako dziecko nie miałem żadnej presji, by zostać sportowcem i tak samo podchodzę do sprawy jako rodzic. He can do so, but if not, well, we'll do whatever he wants to do. Czy po powrocie do Australii zamierzasz znów tam występować w turniejach żużlowych? Rok temu w jednym z nich doznałeś poważnej kontuzji. Oczywiście, że chcę wrócić do Australii, bo chyba nie byłbym w stanie znieść zimy w Polsce. Tutaj jest dla mnie zbyt zimno. W listopadzie spędzę w domu trochę czasu. Święta tradycyjnie zorganizujemy w gronie rodziny i przyjaciół. Mam już planowanych około 10 zawodów żużlowych w Australii, 5 podczas mistrzostw Australii i 5 dodatkowych imprez. Uwielbiam startować przed przyjaciółmi i dawnymi sponsorami. To coś wyjątkowego. Nie zapominam, skąd pochodzę, dlatego nie zamierzam rezygnować z okazji do jazdy. To dla mnie coś ważnego, także w kontekście przygotowań do sezonu w Europie. Czy te turnieje nie są zbyt ryzykowne? Wspominam o tym w kontekście twojej ubiegłorocznej kontuzji nadgarstka. Tak naprawdę wszystko jest ryzykowne. Jazda na motocrossie, a nawet zwykłe chodzenie po ulicy czy treningi na siłowni. Wszędzie może zdarzyć się nieszczęście. Jeśli chcesz być w czymś dobry, to musisz to ciągle robić. Taki już jest ten sport, że każdy wyjazd na tor to w pewnym sensie ryzyko. Kariera jest krótka, ale jeśli odczuwam przyjemność, to dlaczego miałbym nie startować w Australii? O ile mówiliśmy, że Apator już teraz jest największym wygranym tego sezonu, no to największym przegranym śmiało można nazwać żużlowców e-bud.pl Stali Gorzów. Drużyna radziła sobie świetnie w rundzie zasadniczej, ale jedna kontuzja Andersa Thomsena praktycznie wykluczyła ich z walki o medale i sprawiła, że sezon kończy się dużym zawodem. Wnioski już wyciągnęły władze PG Ekstraligi, które postanowiły, że od przyszłego roku wraca przepis o zastępstwie zawodnika za 3 kluczowych żużlowców w rundzie finałowej, a w rundzie zasadniczej za 2 zawodników, więc dużo się dzieje. Ostatecznie gorzowianom do awansu zabrakło 2 punktów. Zobaczmy, jak wyglądała ich walka na torze w Częstochowie. Cztery drużyny PG Ekstraligi już odpoczywają, ale o odpoczynku nie ma mowy w pierwszej lidze. Faworyt do awansu do PG Ekstraligi, Enea Falubaz Zielona Góra, potwierdzić to będzie mógł dopiero w pierwszym tygodniu października. O tym, co dzieje się w Zielonej Górze, ale także o wielu innych tematach z senatorem Robertem Dowhanem, współwłaścicielem Falubazu, porozmawiał Jarosław Galewski. Posłuchajmy. Panie senatorze, Enea Falubaz pewnie kroczy do PG Ekstraligi. W weekend efektowna wygrana w Gdańsku ze Zdunek Wybrzeżem. Chciałem zapytać, czy dopinguje pan Zielonogórzan, czy pojawia się pan na zielonogórskim stadionie w tym sezonie? Oczywiście, że dopinguję. Na stadionie pojawiam się mało, ale w tym roku w playoffach będę uczestniczył. Natomiast Falubaz spisuje się bardzo dobrze. Tak nie spisywała się od dawna żadna drużyna pierwszoligowa, aby przez całą fazę rozgrywek przejść bez straty punktu i bez przegranej. To jest naprawdę duży sukces. Boję się o księgową, która za każdym razem na pewno dostaje palpitacji serca. Wczorajszy wynik, co prawda z osłabionym Wybrzeżem, no ale świadczy o hegemonii i dominacji Falubazu, co oczywiście mnie i pewnie wszystkich kibiców bardzo cieszy. Mówi pan, że planuje pan wizytę na stadionie, to jakaś nowość, bo wcześniej, kiedy rozmawialiśmy, mówił pan, że klub pana specjalnie nie zaprasza na mecze. Coś się zmieniło? Jakieś zbliżenie w tych relacjach nastąpiło? Klub mnie nie zaprasza, ale ja się nie obraziłem na klub, nie obraziłem się na drużynę, nie obraziłem się na Falubaz, który od wielu lat cieszy mieszkańców Zielonej Góry, nie tylko mieszkańców Zielonej Góry. Mogę jak każdy kibic kupić bilet i iść na trybuny i z chęcią idę ze znajomymi za tydzień na rewanżowe spotkanie. Co prawda wynik prawdopodobnie z góry jest przesądzony, bo musiałby się stać naprawdę kataklizm i ze strony Zielonej Góry wyjechać 2 lub 3 zawodników tylko, żeby nie obronić tej różnicy. No i czekamy już na wielki finał, który prawdopodobnie będzie zbyt gorszy. A dlaczego tych zaproszeń na stadion dla pana nie ma? Jest pan przecież cały czas udziałowcem klubu. A to już pytanie do obecnych władz klubu, do pana prezesa Domagały i do właściciela klubu, czyli miasta i pana prezydenta Janusza Kubickiego. Rozumiem, że z tego co pan mówi, awans do PG Ekstraligi Falubazu nie podlega dla pana dyskusji i w najbliższych tygodniach to jest coś, co się krótko mówiąc wydarzy. Tak, no, widzimy po wynikach, widzimy po tym, co wczoraj wydarzyło się w Gdańsku. Rewanż jest tylko kwestią odjechania i mamy wielki finał. Tak jak mówię, oczywiście to jest sport i zawsze może cokolwiek. Najpierw będzie półfinał. Proszę? Najpierw będzie półfinał. No, ale do finału zmierzamy pewnie. To nie jest ta drużyna, która jeździła rok temu. Rok temu, czyli zaraz po spadku z Ekstraligi, wszyscy liczyli, że będzie szybki awans, szybka ścieżka, zresztą tak zapewniały władze klubu. Drużyna, która jeździ w Ekstralidze, też jest no, siłą rzeczy rozpędzona. Oczywiście brak Dudka czy pewne rozszady no, nie mogły spowodować aż takiego krachu, który się wydarzył. Myślę, że to jest tylko kwestia złej organizacji, złego zarządzania, która wtedy towarzyszyła naszej drużynie, a widać po przyjściu Piotrka Protasiewicza, który zajął się sprawami sportowymi, że diametralnie jest inny zespół. To widać. Ja byłem pewien, że my po spadku wrócimy na fotel ekstraligowy zaraz po roku. Natomiast pamiętamy, jak drużyna się męczyła z każdymi potencjalnie bardzo słabymi drużynami, czy to w Gdańsku, czy to w Gnieźnie, czy to na innych stadionach. No, albo przegrywaliśmy, albo ten wynik ledwo broniliśmy w Zielonej Górze. No, to był diametralnie inny obraz. Dzisiaj mamy zmotywowaną drużynę, pewną drużynę, drużynę, która wychodzi i wie, czego chce, drużyna, która no, nie boi się żadnego rywala, na każdym torze spisuje się wyśmienicie. Jak są jakieś słabe punkty, to koledzy zastępują i to jest ta właśnie kwintesencja tego wszystkiego, co w sporcie trzeba wyciągnąć, żeby tak się spisywać, jak właśnie Falubaz w tym roku. Jestem pełen uznania i szacunku dla całej drużyny i tak jak powiedziałem, dla Piotrka Protasiewicza, który potrafił to bardzo szybko ogarnąć, który się mega sprawdził jako były zawodnik, więc cieszy mnie to. Wchodzimy do Ekstraligi. Pytanie tylko co dalej, bo wiadomo, że na rynku transferowym nie zawsze jest tak, jakby się chciało. To jest moje kolejne pytanie. Chciałbym, żeby na moment został pan doradcą Enea Falubazu Zielona Góra. Zakładamy, że do tego awansu dojdzie. Których zawodników pozostawiłby pan w składzie? Jakich zawodników Falubaz powinien pozyskać, bo mówi się, że wybór jest całkiem spory, znacznie większy od tego, który rok temu miały choćby Celfast, Wilki, Krosno. No dziwo, faktycznie kilka nazwisk na giełdzie się pojawia. Ja muszę od razu powiedzieć, że naprawdę nie chcę się mądrzyć, bo nie siedzę już tak blisko jak kiedyś i do mnie dochodzą informacje, ale to są informacje medialne, czasami przez spotkania z kibicami w Zielonej Górze czy w innych miejscowościach. I nie mogę się na nich opierać. Kiedy byłem prezesem klubu, kiedy byłem blisko klubu, no, tych informacji takich rzetelnych mieliśmy dużo. Dzisiaj to jest takie wróżenie z fusów. Mówi się o Jarku Hampelu, który miałby wolną rękę pójść z Lublina, natomiast no, wczorajszy mecz pokazał, że Jarek Hampel mimo swojego wieku radzi sobie dobrze i wczoraj ciągnął wynik, jechał w 15. wyścigu. Więc, ale gdyby był dostępny Jarosław Hampel, to rozumiem, żeby się pan specjalnie nie zastanawiał. Tak, znam Jarka, zresztą ściągałem go do klubu, jest dobrym startowcem, jest dobrym zawodnikiem mimo swojego wieku, ta zresztą bariera wieku u zawodników się bardzo przesunęła, więc jeżeli byłby wolny i warunki byłyby w miarę rozsądne, żeby dwie strony się dogadały, to trzymam kciuki, żeby tak było. Tak samo z Piotrkiem Pawlickim, który co prawda wczoraj miał słaby występ i ten sezon można powiedzieć, że ma w kratkę, i też kończy mu się kontrakt, ale myślę, że tu walka będzie zawzięta, bo z tego co wiem i Toruń walczy o niego i Leszno, czyli macierzysty jego klub, chciałby jego powrotu. Mówiło się, że jest blisko do Zielonej Góry, więc myślę, że tutaj sprawa jest otwarta, ale gdyby trafił do Zielonej Góry i byłoby dwóch Pawlickich, byłby ewentualnie Jarek Hampel, ktoś z tych chłopaków zagranicznych, którzy jeżdżą, brakuje tylko młodzieżowca. Jeżeli dołożyć do tego chłopaka z Ostrowa, o którym rozmawialiśmy, no to Falubaz zmontowałby naprawdę mocny skład, nie obawiałbym się tutaj spadku, a bardziej bym celował w to, że walczyłby nawet o play-offy. Więc jest to dobra droga, ale oczywiście rozmawiamy teoretycznie. Co się wydarzy, pewnie będziemy wiedzieć za parę tygodni. Ja dzisiaj też o tym chcę napisać felieton, że drużyny pierwszoligowe są od wielu lat na takiej trochę straconej pozycji, dlatego że ten sezon pierwszoligowy kończy się zawsze po Ekstralidze. Ekstraliga kończy wcześniej, a te karty z zawodnikami trzeba poukładać. Zawodnicy też chcą wiedzieć, kiedy i gdzie będą jeździć, prawda? A jakie ma Pan rozwiązanie? Chciałby Pan jechać pierwszą ligę bez fazy play-off, żeby ona zakończyła odpowiednio wcześnie? Nie, to trzeba tylko terminarzem zagrać, tak aby przynajmniej te 2 tygodnie wcześniej pierwsza liga zakończyła swoje zmagania i pewny ekstraligowiec mógł rozmawiać z zawodnikami na równi, jak jest już w Ekstralidze, no bo dzisiaj co prawda Falubaz jest faworytem i tutaj co do tego nikt nie ma wątpliwości, natomiast dalej jest w pierwszej lidze. Rok temu tak było z Wilkami, wcześniej z innymi drużynami, więc to trochę pierwszoligowcy są tutaj pokrzywdzeni. Powiedział Pan w kontekście Falubazu, że Jarosław Hampel, Piotr Pawlicki, Jakub Krawczyk, Zaregat Malesy to byłyby dobre wzmocnienia. Chciałem zapytać o Pana opinię na temat Nikiego Pedersena. To jest kolejny zawodnik, który jest do wzięcia na transferowej giełdzie. Wiemy, jaki sezon za nim, ile po drodze było u Duńczyka przygód zdrowotnych. Czy Falubaz powinien ryzykować i kontraktować tego zawodnika choćby w miejsce Rasmusa Jensena, czy to jest jednak obarczone zbyt dużym ryzykiem? Jak Pan uważa? Chcę powiedzieć, że z Nikim Petersenem mam bardzo dobry kontakt. Ostatnio jak jeszcze jeździł w Zielonej Górze, często bywał u mnie i rozmawialiśmy. Często też wymieniamy jakieś tam zdania przez komunikatory. I mimo, że jest świetnym zawodnikiem, fajnym, ekstrawaganckim człowiekiem, który dostarcza dużo emocji w parkingu i na torze, to dzisiaj nie widziałbym go już w naszej drużynie. Z kilku powodów, które też Pan wymienił. Miał kilka fatalnych kontuzji ostatnio. Ten sezon w jego wykonaniu też był taki bardzo mocno w kratkę. Jak mu coś nie idzie, to potrafi zjechać z torów. Szczerze, przy całym szacunku do jego dorobku, do zdobytych tytułów, do tego, jak widowiskowo jeździł na torze, dzisiaj byłby u mnie w dalszej kolejności elementem, którego mógłbym brać pod uwagę, elementem oczywiście takim sportowym, którego mógłbym brać pod uwagę, gdyby te wcześniejsze rozwiązania typu Hampel, Pawlicki i inni nie wypaliły, to nie pozostaje nic innego jak on. Natomiast dzisiaj na pewno nie brałbym go pod uwagę. Panie senatorze, za chwilę będziemy mieli półfinały play-off w PG Ekstralidze. Wczoraj poznaliśmy skład tych półfinałów. Wiadomo, że czeka nas rywalizacja Apatora Toruń z Betard Spartą Wrocław. Torunianie wchodzą do tych półfinałów jako lucky loser. Czy wierzy Pan tutaj w niespodziankę? Czy Apator jest w stanie wyeliminować zwycięzcę rundy zasadniczej? Osobiście nie wierzę, mimo że wczoraj Apator pojechał przepiękny mecz. Było ładne widowisko w Lublinie. Wszyscy przecierali oczy ze zdziwienia, kiedy przegrywał Zmarzlik, co jest rzadkością przecież, kiedy przegrywała drużyna mistrza, jeszcze obecnego, który jest mistrzem kraju, i Apator przez długą część prowadził. Osobiście nie wierzę, żeby pokonał w dwumeczu Wrocław i stanął do wielkiego finału. Myślę, że sportowo Wrocław, mówię tu sportowo Wrocław jest dużo silniejszy, ma dużo więcej mocnych punktów, mimo że ta końcówka sezonu też jest taka troszeczkę dziwna, to wydaje mi się, że Toruń raczej nie będzie miał szans, aczkolwiek wszystko wydarzy się na torze. Być może postawi mocny opór, być może stanie, nie wiem, na wysokości zadania i pojedzie każdy na swoim poziomie, takim z najlepszych lat, więc wtedy droga do finału jest otwarta. Ale tak patrząc sportowo, patrząc na przebieg całego sezonu, no nie wierzę, żeby tutaj poległ Wrocław i odpuścił wielki finał. W drugiej parze spotkają się TVN Włókniarz Częstochowa i Platinum Motor Lublin. Czy tu będzie bardziej według Pana zacięta rywalizacja, czy możliwa jest jakaś niespodzianka, którą byłby awans częstochowian? Myślę, że mecz będzie zacięty, aczkolwiek Lublin powinien sobie poradzić. Ja wiem, że, wydaje mi się, że gdyby w pełnym składzie jechał Gorzów, to Częstochowy by dzisiaj nie było. Częstochowa by przegrała w miarę wysoko w Gorzowie, a wczorajszy wynik sam mówił za siebie, że wszystko mogło się wydarzyć. Natomiast dzisiaj mamy Częstochowę, która gdzieś tam jest typowana w roli faworyta, natomiast co mecz jedzie w kratkę, co mecz jest nieprzewidywalna, co do każdego zawodnika, więc tutaj stawiam oczywiście na Motor Lublin. Jeśli sprawdzą się Pana prognozy, to dojdzie później do półfinału z udziałem Betard Sparty Wrocław i Platinum Motor Lublin. Muszę zapytać, kto w Pana ocenie będzie lepszy, kto zostanie mistrzem Polski? W tym roku stawiam na Wrocław. Dlaczego? Mimo całego szacunku do Lublina, do innych drużyn, mówię tutaj sportowo, bez urazy do żadnej z drużyn, w których dzisiaj mamy 4 kandydatów do tytułu mistrza kraju, stawiam na Wrocław. Wrocław jechał przez cały sezon bardzo równo, radził sobie wyśmienicie na każdym torze. Praktycznie do prawie końcówki fazy zasadniczej nie przegrał żadnego spotkania. I myślę, że finał oczywiście będzie wielkim widowiskiem i wszystko się zeruje. I emocje, nerwy, pogoda, stan toru może dużo zmienić, natomiast sportowo myślę, że o ten mały poziom więcej Wrocław jest wyżej od Lublina, co też nie przesądza o Lublinie, bo tak jak mówimy, w żużlu decydują czasami bardzo małe szczegóły, mankamenty. Wiemy o tym, że decyduje czasami jeden mały punkcik, decyduje jedna taśma, decyduje jeden defekt o całości, a finał będzie wielkim widowiskiem. Obie drużyny są warte finału, to trzeba podkreślić, spisywały się bardzo dobrze w fazie zasadniczej i przejdą przez wszystkie tutaj ćwierci, półfinały, myślę, bezboleśnie. Wygra lepszy. Ja stawiam, że wygra to Wrocław, natomiast moje typowania w tym roku są bardzo słabe i może się okazać, że wygra Lublin. Okej, będziemy w takim razie śledzić jednej i drugiej drużynie, bo kibicuję i dla pana Andrzeja Rusko, dla Krysi Rusko, którzy prowadzą wyśmienicie ten klub, jak i dla mojego kolegi Kępy, który też przecież zrobił potężną rewolucję i postawił Lublin na nogi i dzisiaj kolejny raz będą walczyć o złoto. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym magazynie. Myślę, że ciekawostek było całkiem dużo. Adam Krużyński, przewodniczący Rady Nadzorczej For Nature Solutions KS Apatora Toruń, zdradził, że zatrudnienie juniora to dzisiaj koszt 1,5, nawet 2 milionów złotych. Opowiedział także o kulisach niedoszłego transferu Piotra Pawlickiego. Dowiedzieliśmy się, że zawodnik był dalej niż każdemu z nas się to wydawało. Usłyszeliśmy także szczegóły o kradzieży silnika Krzysztofa Lewandowskiego. Z kolei Jaimon Lidsey powiedział, dlaczego wybrał ofertę GKM-u Grudziądz, co nie podobało mu się w Lesznie, dlaczego domowy tor nie był atutem oraz wyjawił reakcję Piotra Rusieckiego, gdy ten dowiedział się, że jego wychowanek po 6 latach chce zmienić otoczenie. Z kolei widzieliśmy po reakcji Roberta Dowhana, senatora Rzeczpospolitej Polskiej, że sam fakt posiadania udziału w klubie, bycia współwłaścicielem wcale nie oznacza, że można chodzić na mecze tego zespołu za darmo. W takim wypadku też trzeba sobie kupować bilety, by móc cieszyć się sukcesami swoich ulubieńców. To już wszystko. Ja oczywiście tradycyjnie zapraszam Państwa już za tydzień o tej samej porze w czwartek o godzinie 13 na magazyn PG Extra Ligi na WP Sportowe Fakty. Znów będzie dużo ciekawostek, najnowszych informacji ze środowiska żużlowego, ale jednocześnie proszę przez tydzień nie zapominać o nas na łamach portalu WP Sportowe Fakty. Mnóstwo sportowych informacji, nie tylko o żużlu, ale także z innych aren sportowych warto śledzić, żeby być lepiej przygotowanym także do czwartkowego magazynu. To było wszystko. Dziękuję Państwu. Mateusz Puka. Do usłyszenia. Do zobaczenia za tydzień.